Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Znajduję się właśnie w takim bardzo wyjątkowym miejscu. Odczekałem swoje, żeby nie było ludzi. Jest to grota, w której według tradycji Pan Jezus nauczał swoich uczniów i też tradycja podaje, że to właśnie tutaj nauczył uczniów modlitwy Ojcze Nasz. Myślę, że patrząc na tą temperaturę, która jest na polu i na to, co mówi nam ta dzisiejsza modlitwa, to tak naprawdę człowiekowi dużo nie potrzeba. W sumie przydałaby się tylko woda i coś do jedzenia. Człowiek naprawdę nie potrzebuje wiele w takim upale. Myślę, że też wejście do tej groty, do tej jaskini jest takie orzeźwiające przy tym upale, więc też mam takie wrażenie, że uczniom się bardzo dobrze tutaj słuchało Pana Jezusa, że ta nauka była naprawdę przyjmowana, była taka, tak jak to powietrze tutaj, taka świeża, że można tutaj być. Także myślę, że to jest też miejsce, które na pewno warto odwiedzić, warto zobaczyć.